Witajcie! Dzisiaj mam zaszczyt wam pokazać pewną gierkę zwaną Besiege. Zrobiło to studio Spiderlink. I o co w tej grze chodzi? Otóż budujemy machiny oblężnicze, które tam mają nam do pewnego tam celu doprowadzić. Cel oczywiście jest zależny od mapki. Jak widzicie, mamy taki ładny siatek. Na razie tylko ta wyspa, jak gdyby Y, którą możemy zagrać, ponieważ to jest alfa wersja 0.3, jak tu widzicie. I tu jeszcze możecie ile krain tu jest? Raz, dwie, trzy, cztery... 5? Albo dużo krain to po prostu może być. Jak jeszcze widzicie, tutaj jest Moon, czyli który na razie jest zablokowany, ale w przyszłych edycjach panowie obiecują, że to będzie, ponieważ tu można zobaczyć Under Construction, czyli jest w trakcie budowy. Coming in Future Update, jeszcze mamy taki motyw sandboxu, gdzie możemy różne swoje machiny robić, ale dobra. Nie przedłużając, zaczynamy zabawę. Tutaj mam taki świadek, widzicie, tam trochę sobie już pograłem. Te flaki czerwone oznaczają, że ten poziom został, że tak powiem, przeszknięty. Znaczy ukończony, dobra, to będzie chyba najlepsze słowo. I teraz zaczynamy. O, tu widzicie jakąś moją starą machinę. No i dobra, o co w tej grze chodzi? Tu widzicie, mam jakąś taką sobie chatkę. I musimy ją zniszczyć, jak on jasny cel mówi. Tu mamy, kurde, jakiś tam... No poradnik, jaką maszynę zbudować, ale jebać to, przecież my nie będziemy się bawili poradnikami, w końcu ta gra nam daje takie możliwości, że możemy spokojnie olać to. Okej, także chcą, żebyśmy w to wjechali, prawda? No ale nie byłbym z tobą, gdybym postąpił razem, tak jak nam każe, tak jak nam mi każą w ogóle, także zróbmy sobie coś innego. Oj, trochę mi się jebnyło, czekajcie, i teraz patrzcie, co tu zrobię. Zbudowałem sobie podstawę oczywiście i zrobimy zamiast... machiny, kurde, jeżdżącej, zrobimy sobie stacjonarną. Tak, tym będziemy sterowali w prawo-lewo. A czekajcie, takie steering wheel. O, tu, góra-dół. O, czekaj, jebnęło mi się troszeczkę. Walniemy, okręcimy, oczywiście, i damy sobie tutaj kanona, kurde. Bynajmniej nie chodzi mi o aparat. I co się dzieje? Bounding box nasz ogranicza. I co teraz, co teraz? Można go wyłączyć. Jej, i można budować takie wysokie machiny, jak się prawdopodobnie chce. Chociaż nie próbowałem jeszcze, także nie ręczę za swoje słowa. I co ciekawe, bardzo przydatna i bardzo ciekawa możliwość w tej grze. Tutaj za pomocą tego klucza, gdyby możemy różne parametry stosować, zmieniać, na przykład mapowanie klawiszy na tego, na klawiaturze, czyli no, możemy sobie dowolnie zmieniać. Zmieniłem sobie to na I i O. I rotation speed trochę zmniejszmy, ponieważ domyślnie ona jest zbyt szybka, a wiadomo, że działko ma być precyzyjne. Także, no także niestety będziemy musieli trochę zmniejszyć. Dobra, tu widzimy, albo inaczej, wiecie co, tu sobie zmienię też na jakieś 15 styka, a tu nie na IO, tylko sobie lewo, prawo, o. I proszę bardzo, postawmy swoją machinę na ziemi i zacznijmy. O, trochę nie powiodło mi się mapowanie kluczy, mapowanie klawiszy, bo odwrotnie powinno być. Left, right, a teraz góra, dół. O, widzicie, trochę to słabo chodzi. Może zwiększymy rotation speed jakieś dwa razy, tu to samo. O, proszę bardzo, i teraz co? Możemy sobie wycelować w chatkę. No trochę teraz nawet za szybko. I za pomocą klawisza C możemy strzelać. Pęk! No i nic się nie stało. Raczej stało się, ale nie to co chciałem. Nie zniszczyło się, gówno. To teraz uderzymy z podwójną, a nawet... O fuck, nie tak, nie tak, nie tak. A nawet pod trójną... O kurde. R-ką oczywiście możemy to obracać. I teraz, jak to nie wpadnie... To chyba już nic nie wpadnie. Okej, okay, ustawmy sobie działko. Gdzieś tak. Okej. Okay. Ojej! Kompletnie nie o to chodziło. A, dobra. Uznajmy, że to jest zaliczone, prawda? Dobra. Także widzicie, gierka nas raczy... z możliwościami, o jakich tam sobie możemy tylko wyobrazić w innych grach. Okej, okay, mamy kolejny distro. Jak widzicie, ten się pojawia trochę na... wzgórku, w sensie na jakimś tam pagórku czy coś. Także przez to możemy oczekać, usunąć tą machinę, bo nie wiem jak jeszcze ten klocuch... A czekajcie, translate. O, proszę bardzo, czyli już widzicie, wiemy jak obniżać, kurde, klocuszka. Tutaj to możemy obkręcać chyba? O, proszę bardzo, widzicie, pod kątem możemy ustawić. No naprawdę, fajno, fajno się wszystko to zapowiada. Robić wtedy jakieś machiny pod kątem i tak dalej. Okej, okay, ale sobie teraz pojedźmy tym, że, jako że to jest na wzniesieniu. To sobie musimy zrobić coś takiego.
żebyśmy mogli tam dosięgnąć. Okej, okay, ustawiamy, to są koła, które, że tak powiem, mają moc, czyli... Nie, 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 nie chodzi o to, że są z alkoholem, chodzi o to, że po prostu napędzają nas, że tak powiem, machinę naszą. O, machina to jest bardzo dobre słowo. Okej, okay, movement, tu są zwykłe, już co nie są napędzane. Proszę bardzo, i teraz zobaczmy, jak to jeździ. Jak widzicie, spełnia nasze wymagania. O, takie kurki, o. Rosolek dzisiaj będzie na obiadek, z tego co widzę. Okej, okay, jako że to jest za wzniesienie, czekajcie, to posadźmy sobie jakieś dwa bloki w górę, wystarczy podnieść. Tu na boki. O, trochę może nam się chwiać ta machina, ale nie powinna. Jeśli umocnimy tylko. Patrzcie, jaka to jest możliwość kustomizacji, kurde, każdej machiny praktycznie. I no i mówię, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i tylko to wyłącznie. No tu trochę... Ajajaj, nie tak, karamba. O Jezu, tu ciężko jest usuwać teraz, żeby to wszystko się nie spierdzieliło, ale okej. Okej, okay, to o to mi chodziło. Dobra, jeszcze raz, bo nie tu postawiłem. O, możemy sobie na szczęście obracać i łączyć w czasie rzeczywistym, to duży plus. I może jeszcze tu, chociaż nie, bo za bardzo będzie obciążenie szło. Ale tu, o, czemu nie? Tu jest, nie jest całkiem głupi pomysł. I sobie tu jeszcze umocnimy dodatkowo. O, dobra, powinno nam wystarczyć. I teraz pokażę wam taką fajną rzecz, jak piston, czyli, że tak powiem, jak to się nazywa po polskiemu, to jest taki, no nie wiem. Ale mam nadzieję, że pomogłem. Okej. Okay. Trochę Carmageddona nam przypomina. I klawiszem H, oczywiście, który sobie możemy później... o, czekajcie, bo tu się w sumie, wiecie, co jeszcze przyda? Zwiększymy prędkość. No i na przykład jeszcze tu można sobie taki motyw, że każdy obiekt pod inny klawisz. To sobie spróbujmy. Q, W i E. Dobra, i teraz zobaczmy. Ta-da! Q, W, E. Q, W, E. Ja! Normalnie dźgamy, kurde, ostro. Dobra, lecimy teraz. Trzeba w końcu wygrać ten level. Oj, tylko żeby jeszcze utrafić, to by było zajebiście po prostu. Uaaa! Cholera, co? Oczywiście, gówno. Coś mi nie pykło. I chyba ten, już, znaczy wiem dlaczego, ponieważ te pistony mają trochę mało sięgają, o, że tak powiem. Dobra, teraz już się nie bawimy, kurde, w mapowanie klawiszy. Tylko damy tu, o, dwa pistony. Sterowanie w tej grze jest też fajne, ponieważ można, że tak powiem, z każdego kąta obserwować nasze działania. I to całkiem fajny efekt daje. Na przykład zobaczcie, mogę sobie, o, tak jechać. No i gra oczywiście podąża za moim... samochodem, ale, znaczy za moją machiną obręczniczą, ale niekoniecznie, wiecie. Oj, a proszę bardzo, to jest pierdolnięcie. Dobra, drugi zon sklirowany, że tak powiem. I teraz trzeci. Trzeci jest najtrudniejszy, że tak powiem, na razie, bo co trzeba? Tu mamy bomby, a trzeba tam dolecieć, ale na to jest pewien fajny sposób. Otóż, wystarczy zrobić coś takiego. O, proszę, tu sobie dajmy obracanie. To i tu możemy sobie oczywiście latać, tak? Latanie jest bardzo fajne. Takie małe główienko, a zobaczcie, co ty można robić. O, się chyba bodajże skręca. Ojej! Dobra, to trochę mi nie wyszło. Ale możemy to spokojnie skontrować, dając tutaj. Tu odejmując. I gdzie jest do latania? Tu jest do latania, proszę bardzo. I teraz zobaczmy. To się nam trochę unosi. Trochę za bardzo mocno. Czekajcie, tu jest takie obciążenie, które nam pomaga... O, widzicie. O, trochę nawet za bardzo. Ła! Czekajcie, trochę nie o to mi chodziło. Once again. Oj, to nie tak... Powinno lecieć. O, widzicie. Trudno jest czasami zbudować taką machinę, która się będzie w powietrzu dobrze utrzymywała. Ale przecież wszystko jest dla ludzi. Cholera, dalej. Leć. Leć, machino. Czemu ty nie lecisz nie w tę stronę, co chciałem, żebyś leciała? Tu. O kurde, widzicie, ciężko jest to wyważyć, ale można to jakoś trochę bardziej, że tak powiem, większą sterowalność, kontrolę nad tym. O, sterowalność, takie trochę dziwne słowo, trywialne takie. Czekajcie, o, to sobie dajmy taki motywik. Flight, proszę bardzo, fly, fly. I teraz zobaczymy, co to da. No i oczywiście teraz się tam góra za bardzo podnosi, za szybko, bo dałem dwie jak jakiś debil, ale o, teraz jest ok. Nie w tę stronę, nie to się zgina, co powinno. Jeszcze raz. No nie to. Ale czekajcie, w takim razie, skoro to nam się zgina,
No i cholera, teraz tamto się gówno zgina. Normalnie... Geniusz zła to ta gra jest, normalnie. Ale widzicie, tu możemy takie rzeczy tworzyć, takie zajebiste rzeczy tworzyć. Zaraz wam pokażę jeszcze swoje stare... Znaczy stare, nie takie stare, bo to w zasadzie od wczoraj dopiero gram w tę grę. Także całkiem świeże moje machiny. Ja w zasadzie chyba jedną tylko taką mam, co zapisałem niestety, ale... Naprawdę gierka przy dłuższym poobcowaniu i ogarnięciu wszystkich funkcji daje naprawdę takie możliwości, że piękne to jest, jest po prostu piękne. Dobra, teraz powinno być dobrze. No i nie, i to nam za bardzo w górę leci. Ja, masakra. No widzicie, widzicie, tu jest ciężko, cholera jasna, wywalić jakoś ładnie. A tam w sumie mogłem dać jakiś ten. Mogę dać jakiś, jak to się zwie. A, obciążenie, dobra. Zagrożenie. Dobra, dajmy tu obciążenie i powinno teraz nam być ciężej tam zlecieć, ale oczywiście trzeba też jakoś to obniżyć. Dobra, lot od razu. No i jeszcze to za bardzo w górę leci. Możemy sobie zwiększyć masę. Dajmy razy jeden. Okej, okay. No i to znowu w górę. A, dobra, jebać. To też przeszliśmy, właśnie widzieliście, jak ładnie przyszedłem tę mapę. No zobaczcie, jest ładnie chorągiewka, czyli znaczy, że jest przyśnięte. I tu dość ciekawy poziom, który można sobie spokojnie przejść w bardzo prosty sposób. Bardzo podobny niż ten, ale dobra, pokażę wam tą machinę, którą obiecałem. Czołg na przykład, yeah! To jest mój piękny czołg. I o ile dobrze pamiętam... Yeah, mamy obracaną lufę, ale ona się niestety nie obraca, kurde, w góra-dół, tylko na boki. Ale strzelmy sobie w minę, może trafię z tej perspektywy. I po chuj mi lufa. Nie no, dobra, to jest złe. Ale mam specjalny wóz na tą mapkę. Nawet sobie nazwałem go Mur. Proszę bardzo. Zasada bardzo podobna do machiny z pierwszego, że tak powiem, stage'a. Ale... O, proszę, odpadło mi. Trzeba to na ziemi postawić najpierw, że wtedy grawitacja nie działa tak dobrze. Ja, yeah, rozpierdzieliliśmy mur. Tu tam nie pojedziemy, bo tam jest, kurde, za bardzo się kopci dymi. A oto widzicie jeszcze, kurde, kolce, kurde, się obracają, czy jeszcze bardziej mordercze są, yeah. Dobra, ha się wysuwało, dokładnie. Ja zniszczyłem, kurde, młyn. Bonus PGC już nie ma wuja w młynie. I jest, zniszczyłem też domek. Zone acquired po raz drugi. No, ale to tylko dzięki temu, że wczytałem poprzednią tą. O, to jest bardzo fajna mapa. W tej mapie... Musimy czekać, aż zrobią z nas siekę. I tu się, jak widzicie, bardzo... O, czekajcie, może... A, macie gnoje! I tu się bardzo przyda właśnie kręcący się klocek. I spójrzcie na to. Po prostu chyba mało rzeczy teraz użyjemy. Spinning block. O, to jest zarąbisty bloczek. Dajmy też jeszcze kolce. I mam nadzieję, że to będzie utrzymywało równowagę, bo to może się trochę... kręcić za bardzo. O, tak myślałem. No czekajcie, wiecie co, zamiast tego... Oj! Usunąłem mój bloczek! O, gdzie jest ten spinning block? Tutaj. Dajmy sobie spinning, kurde. O! To będzie siekę robiło. Zobaczcie! Jest nieposkromione, kurde! Rżni! Rżni! Widzicie, za pomocą trzech klocków zrobiliśmy machinę, tylko że ona jest... Nie da się jej skontrolować niestety, więc ona zaczyna właśnie spierdalać, to jest trochę zło, ale... Ale jak widzicie, się obija, także jest jakiś tam... Ale nie w tę stronę, machino! Machino śmierci, nieposkromiona, gdzie lecisz? Gdzie lecisz? Wracaj, dokładnie, miazgę rób! Zobaczcie, jak tu lecą, kurde. Lecą, ładnie giną. O, i machina w końcu zrobiła tak, jak na początku chciałem. O, i teraz zrobi się, patrzcie na to. Jakby też miał dłuższy ramion, ale one się boją podejść. Halo, no coś jest nie tak. Podchodźcie, proszę bardzo, no. Zapraszam was. Zapraszam was, chodźcie tu. No i nie idą, boją się. Machina jest niedoskonała. Trzeba zrobić coś innego. A to spokojnie można też jakoś jeszcze wygrać. Znaczy zrobić, nie wygrać. Okej, dajmy sobie tu... spinning bloka kolejnego, który będzie nam kręcił naszą machiną. Tylko mam nadzieję, że będzie kręcił częścią górną, a nie dolną. Bo tu oczywiście ma intersection, aha, box nam zajmuje. Postawmy sobie to w ogóle na tym, na ziemi. Oj, dodajmy może balast.
Balast tutaj. Proszę bardzo, co by bardziej stabilne było podłoże. No i teraz zróbmy coś takiego. Jedno w sumie chyba starczy. No nie, 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 czekajcie, tak nie może być. Musi być coś takiego. Albo... O, to będzie dobry pomysł. Ale nie wiem, czy to mi się uda. Dobra, czekajcie, to jest to. Żeby trochę wagę odciążyć, wagowo znaczy się ten... tą machinę, możemy taki łącznik tu użyć? Możemy chyba. Ojej, jak to się uda, to będzie piękne, czekajcie. No i zobaczymy, czy to utrzyma w ogóle. Nie utrzyma, subcio. Już myślałem, że... nie wiem, pokonam system, a to taki ciul. Ale czekajcie, jak to dać tu... Oczywiście wzmocnienie z każdej strony możliwej. Tylko, że to będzie za to niestabilne. Trzeba, kurde, zrobić coś, co pomoże ustabilizować to bardziej. O, fuck, nie tak, nie tak, 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 tak. I proszę, kolejny, kolejny. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? No, weapon, dobra, bo to jest weaponary. I taki sam motyw robimy tutaj. O, proszę bardzo, chyba nawet trafiłem w idealnie ten sam motyw. Dobra, tu, tu. I tu, zobaczmy, jak to będzie działać, czy to będzie... O, chociaż to może, kurde... No i jak to mogło odpaść? O, i widzicie, kurde, tańczący robocik. A mogę czas zwiększyć, dawać! Napierdzielać, tam łapa odpadła, ale zobaczcie, jaką siekę to i tak robi. Ale nie widzę, nie widzę pasku postępu, ile zabiłem ludzi. Kręć się! Tak! Oj, podpadało wszystko. No dobra. Czekajcie, tu może będzie pasek? Jak na wstotkę się zjedzie? Nie, nie ma paska. Coś się stało niesamowitego, nie wiem co. Ale okej. Dobra, wiecie co, tu już chyba zakończę odcinek. W przyszłości chętnie wam jeszcze nagram kilka odcinków. Nie wiem, czy chcecie kampanię, czy po prostu jakieś zwariowane machiny oglądać. Piszcie w komentarzach, co byście woleli patrzeć. Ja chętnie się dostosuję. Oczywiście w międzyczasie pogram, spróbuję jakieś zajebiaszcze machiny tu skonstruować, pochwalić się tym i pokazać ewentualnie, jak to się tworzy, żeby po prostu, no wiecie, żeby to... żebyście mogli sobie też w domu takie coś stworzyć, czyli w domu, w grze oczywiście stworzyć. Także dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. Na razie.